7-0, 4-3. Nie, to nie wyniki z hokejowej ekstraklasy, ale z boisk drugiej ligi piłkarskiej i to tylko z minionego weekendu. Będzie na co popatrzeć w magazynie skrótów 28 kolejki. Bądźcie z nami przez najbliższych kilkanaście minut. Oto kalendarz 28 kolejki. Widzew grał w Polkowicach z Górnikiem. To dopiero w niedzielę, zaś w sobotę bardzo ciekawie zapowiadał się mecz rezerw Lecha z GKS-em Katowice. Ważne dla sytuacji w tabeli też starcie Górnika z Bytowią. I właśnie od Wronek zaczynamy. Mecz drugiej drużyny Lecha z GKS-em Katowice zapowiadał się bardzo interesująco. Chociaż w tabeli dużo lepiej wyglądała sytuacja gości, to jednak wcale nie było tak łatwo wskazać w tym meczu faworyta. Zwłaszcza, że w 36 minucie w polu karnym faulowany był Kaczmarek. W bramce Gieksy wypożyczony z Lecha Bartosz Mrozek nie dał rady sięgnąć piłki po tym strzale Filipa Szymczaka i Lech objął prowadzenie. Siódmy gol 18-letniego napastnika Lecha w tym sezonie, już czwarty na wiosnę. 1-0 do przerwy, a zaraz po wznowieniu gry postraszył Mrozka inny napastnik, Paweł Tomczyk. Czujny jednak bramkarz gości. Choć podbramkowe sytuacje na to nie wskazują, optyczną przewagę na boisku miała Gieksa. Wreszcie w 50 minucie udało się poważniej zagrozić gospodarzom. Błąd na głowę Jędrycha, zgranie do środka, gdzie Arkadiusz Woźniak potężnym wolejem nie dał Radlińskiemu szans. Doświadczony Łukasz Radliński w tym meczu w bramce Lecha dopiero po raz czwarty w sezonie. No a 20 minut po tym golu odpowiada zespół gospodarzy. Wprowadzony z ławki Hubert Sobol otrzymał piłkę na skrzydle, ściął do środka, oddał strzał, po którym nie popisał się Mrozek. Podopieczni Rafała Olatowskiego ponownie obejmują prowadzenie. Do końca meczu 20 minut, a wicelider z Katowic musiał się mocno spiąć, aby nie stracić punktów. W 79 minucie było bardzo gorąco pod bramką gospodarzy. Gdyby nie Radliński, mielibyśmy już 2-2. Coraz bliżej końca meczu, 88 minuta. Dośrodkowanie z prawej strony, bramkarz Lecha sparował piłkę, ale trafił w Dawida Rogalskiego, no i futbolówka wylądowała w bramce. Na 2 minuty przed końcem czasu podstawowego remis 2-2, którym żadna ze stron się jednak nie zadowoliła. 3 minuta doliczonego czasu gry, po próbie Gieksy mocne wznowienie Radlińskiego. Jest tam Filip Szymczak, przy nim obrońca. Popatrzmy, wracają na własną połowę 3 kolejni defensorzy GKS-u, Szymczak osamotniony w oczekiwaniu na kolegów. Rusza na obieg Tupaj, Szymczak jednak sam strzela i w taki sposób gwarantuje 3 punkty Lechowi. Zwrot akcji w 3 minucie czasu doliczonego, na który goście już nie zdążyli odpowiedzieć. Ogromna radość piłkarzy i sztabu Lecha, który wygrywa po raz pierwszy od 4 spotkań. Na niezbyt wdzięcznym terenie w Legionowie o punkty walczyła Resowia. Co prawda rywalem przedostatnia drużyna w stawce, ale Legionowia po restarcie rozgrywek urwała już punkty mocnym ekipom i tutaj też spróbowała zagrozić faworytowi z Rzeszowa. Blisko był Podliński, gdyby zmienił tor lotu piłki, byłoby 1-0. Resowia na zwycięstwo czeka od lutego i pierwszej wiosennej kolejki. W tym meczu do trudniejszej interwencji bramkarz gospodarzy został zmuszony po strzale Bartłomieja Wasiluka. Wciąż w Legionowie bezbramkowo. Gdyby tak to się skończyło, dla Resowi byłby to 4 remis z rzędu, w tym 3 bezbramkowy. W końcówce jeszcze próbował zmienić wynik Małek, ale interweniował Zapytowski. No i rzeczywiście skończyło się na remisie, bez goli w Legionowie. No i ten remis ani jednym, ani drugim za bardzo nie pomaga. Olimpia Elbląg kontra Błękitni Stargard. Spoglądając w tabelę, mogłoby się wydawać, że to istotny mecz w walce o miejsce barażowe, ale wiemy, że Olimpia z tej walki w pewnym sensie się wypisała. Dość niespodziewanie jednak piłka wpadła najpierw do bramki Błękitnych. W 4 minucie 16-letni Branecki trafił z kilku metrów, ale sędzia nie uznał tego gola. Był tutaj spalony. To był w zasadzie jedyny moment, kiedy mogło się wydawać, że Olimpia powalczy o 3 punkty. W 13 minucie z piłką jest Sanocki, broni jego strzał Rutkowski, ale z dobitką pospieszył Michał Cywiński i on się już nie pomylił. Dość szybko więc objęli prowadzenie Błękitni, a jeszcze szybciej poszli za ciosem. W 15 minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego skutecznie główkował Patryk Paczuk i mamy już 2-0 dla gości. Taki wynik utrzymał się do przerwy, ale Olimpia nie dała rady podjąć w tym meczu walki. W 67 minucie łysiak do Paczuka, Patryk Paczuk bez krycia uderzył prawą nogą i ustalił rezultat spotkania na 0-3. W końcówce jeszcze nerwy puściły Oskarowi Rykowi, który zszedł z boiska z czerwoną kartką, a gospodarze przegrali 2 mecz z rzędu. Błękitni zaś po 2 kolejnych porażkach teraz zaliczyli przełamanie. W Siedlcach Pogoń grała z Elaną. Przed tą kolejką jedni i drudzy mogli się pochwalić identycznym dorobkiem punktowym. Elana była 9, a Pogoń 10. Duża więc waga tego meczu, a na boisku od początku oglądaliśmy ataki z obu stron. W sobie tylko znany sposób wyniku meczu nie otworzył Bartosz Machaj. To była 28 minuta, a to 2 minuta po zmianie stron. Atakuje Pogoń. Uderzenie Wojtuszka, broni z trudem Sokół. Nadal bez goli w Siedlcach, gdzie od tego momentu mocniej postawili na atak gospodarze.
58 minuta. Wojtuszek tym razem w roli podającego, a Maciej Firlej kończy to golem na 1-0. Siódmy gol Firleja w tym sezonie ligowym. Pogoń prowadzi, a w 64 minucie ma rzut wolny. Dośrodkowanie Mójty, strzał głową Oskara Rybki i jest już 2-0. W ciągu 6 minut zrobiło się 2-0 dla miejscowych, ale na tym emocje w tym meczu się nie skończyły. To 82 minuta, rzut rożny dla Elany, przedłużył to dośrodkowanie Pisarek, a piłkę do pustej bramki z niedużej odległości wpakował Dominik Kościelniak. Zanosiło się więc na ciekawą końcówkę. Elana zaatakowała, no ale została w 86 minucie skontrowana przez gospodarzy. Balicki do Falona, Kacper Falon oko w oko z bramkarzem, trafia do siatki. 3-1 dla Pogoni i tego zwycięstwa nic już gospodarzom nie zabierze. Ważne punkty, które pomogą Siedlczanom zbliżyć się do miejsc barażowych. Stal Rzeszów i Znicz Pruszków po 27 kolejkach dość niespodziewanie znalazły się w okolicach strefy spadkowej. Ci pierwsi punkt nad kreską. Znicz miał tyle samo oczek, co 15 rezerwy Lecha. Z impetem zaczęli ten mecz gospodarze. W 28 minucie główkował Pieczara, a minutę później mieliśmy kolejną próbę Stali. Schnabel dośrodkował, lekko wybita piłka trafiła do Rejmana, ale z tym strzałem poradził sobie Piotr Misztal. Pierwsza połowa bezbramkowa, ale patrząc w tabelę, jedni i drudzy musieli tutaj dołożyć wszelkich starań, by zainkasować 3 punkty. I tak w 59 minucie z lewej strony jest Nowicki, ograny Schnadel. Nowicki poszukał podaniem Faliszewskiego, ale tor lotu tej piłki zmienił Radosław Sylwestrzak, zaskakując Bieszczada. Znicz na prowadzeniu. W tym momencie goście przesuwają się w tabeli ponad ekipę Beniaminka. Stal musiała ruszyć do ataków. W 67 minucie po centrze z prawej flanki doskonałą okazję miał Rejman, ale chyba nie spodziewał się tej piłki i przestrzelił. Kolejna próba Stali 5 minut później. Sławomir Szeliga kopnął w kierunku pola karnego, gdzie szczęśliwie odnalazł się Damian Michalik. Strzał z pierwszej piłki, który Michalik doprowadził do remisu. Cierpliwość Stali nagrodzona, ale długo gospodarze takim wynikiem się nie nacieszyli. Raptem minutę później rzutki Zjawińskiego nie przeciął Szeliga. Piłka padła wreszcie łupem Marcina Rackiewicza i, mówiąc kolokwialnie, siadła mu na nodze tak, że Bieszczad nie miał nic do powiedzenia. Znicz błyskawicznie odzyskuje prowadzenie, a po tym golu goście skupili się już głównie na bronieniu. Misztal do końca nie dał się już zaskoczyć i mecz zakończył się rezultatem 1-2. Trwa fatalna pasa Stali, która nie wygrała od pierwszej postkoronawirusowej kolejki i wylądowała w strefie spadkowej. Ważny mecz w Stalowej Woli. Stal znalazła się przed tą kolejką tuż nad kreską. Garbarnia pod nią z dwupunktową stratą do bezpiecznej lokaty. Analizując ostatnie kolejki, wydawać by się mogło, że faworytami są gospodarze i to właśnie oni jako pierwsi zaatakowali. Uderza Fidziukiewicz i niedużo brakło do otwarcia wyniku w tym meczu. W 19 minucie odpowiada Garbarnia. Jakub Kowalski płasko w pole karne, próbował wybić piłkę Jarosz, ale zrobił to tak, że Karol Kostrubała nie zmarnował tej pozycji strzeleckiej. Kołyska zadedykowana potomkowi autora tego gola, no i zaskakująco prowadzenie objęli podopieczni Łukasza Surmy, a jeszcze bardziej zaskakująco w ostatniej minucie pierwszej połowy znów ruszyli do przodu. Kamil Kuczak zebrał bezpańską piłkę, miał z prawej strony Szewczyka, ale zdecydował się zakończyć to w pojedynkę. 2-0 dla gości. Przy takim wyniku piłkarze schodzili do szatni. Stal na wiosnę przegrała jak dotąd tylko raz ze Skrą, ale tutaj nie była w stanie zapobiec drugiej porażce. Wynik ustalony do przerwy obowiązywał do końcowego gwizdka. Stalówka 0, Garbarnia 2. Ostatni zespół ligowej tabeli, Gryf Wejherowo, pojechał na teren spisujący się w ostatnich tygodniach doskonale Skry Częstochowa. Iskierką nadziei dla gości mogła być ubiegłotygodniowa wpadka Skry w Pruszkowie, ale w 24 minucie debiutujący w bramce Gryfa Robert Wika skapitulował po raz pierwszy. Autorem tego trafienia Adam Mesjasz. Zdawało się, że pierwsza połowa zakończy się takim wynikiem, ale w 44 minucie rzut wolny dla Skry. Po tym dośrodkowaniu nieodpowiedzialnie zachował się Jakub Pek, a z tej pomyłki użytek zrobił Mariusz Holik. 2-0 dla gospodarzy do przerwy, a na drugą połowę goście wyszli już całkowicie podłamani. W 50 minucie rzut karny dla podopiecznych Pawła Ściebury, Dawid Wolny na 3-0. Stało się już jasne, że Gryf nie uniknie porażki, a co za tym idzie, spadku z drugiej ligi. Pytanie tylko, w jakich rozmiarach? 64 minuta przyniosła gola autorstwa Daniela Rumina, który w zasadzie tylko dopełnił tutaj formalności. 4-0, no i patrzymy, co będzie dalej. W 71 minucie piłkę do bramki wpakował z bliska Rafał Brusiło, a Robert Wika, 17-letni bramkarz Gryfa, musiał po raz piąty wyciągać piłkę z siatki. Kolejne gole przyniosła końcówka. W 84 minucie Daniel Rumin miał wystarczająco dużo wolnego miejsca w polu karnym, aby zdobyć gola numer 6. Drugie trafienie Rumina w tym spotkaniu, no i wypożyczony z Gieksy napastnik celował w końcówce w hat-tricka.
Ta sztuka powiodła się w 88 minucie. Daniel Rumin na 7-0. Skra znokautowała Gryfa, a goście z Wejherowa w takich przykrych okolicznościach stracili już choćby matematyczne szanse na utrzymanie. Interesująco zapowiadało się też starcie w Łęcznej, gdzie przełamany już Górnik podejmował Bytowie. W 41 minucie tego meczu urwał się obrońcą Banaszak. Przemysław Banaszak sam na sam z bramkarzem, ale fauluje go Krzysztof Bąk. Rzut karny dla Górnika. Faulowany Banaszak bierze się za wykonanie tej jedenastki. Banaszak kontra Gostomski. Pewny strzał i do przerwy 1-0 dla miejscowych. A to już 77 minuta. Podopieczny Kamila Kieresia znów w ataku. Główkuje Stasiak, a jego strzał ręką blokuje Adrian Bielawski. Gospodarze znów będą wykonywać rzut karny. W dodatku Bielawski z drugim żółtym kartonikiem wylatuje z boiska. Przemysław Banaszak po raz drugi również tym razem się nie pomylił i tym strzałem postawił kropkę nad i. Górnik wygrywa trzeci raz z rzędu, choć też nie obeszło się bez strat. W końcówce dał się sprowokować Aaron Stasiak, który za uderzenie Liberackiego wyleciał z boiska. Trochę niepotrzebnych emocji, ale punkty w komplecie zostały w Łęcznej. Na koniec jedyny niedzielny mecz. W Polkowicach Górnik grał z Widzewem Łódź. Szybko przechodzimy do konkretów, bo od początku działo się na boisku bardzo dużo. W 6 minucie po rzucie rożnym na bliższym słupku był Marek Opałacz i Górnik objął prowadzenie. 1-0 dla gospodarzy, a w 14 minucie odpowiada Widzew. Rafał Wolsztyński sam na sam, płaski strzał, pewne wykończenie i mamy remis. Widzew w Polkowicach chciał wykorzystać wpadkę Gieksy i odskoczyć wiceliderowi. No ale Górnik robił dużo, by nie ułatwić gościom zadania. W 18 minucie Bednarski z piłką przy nodze. Po jego podaniu nie trafił w futbolówkę Szuszkiewicz, ale obrona Widzewa nie zdążyła zareagować, z czego skorzystał Eryk Sobków. Górnik ponownie na prowadzeniu i 5 minut później miejscowi wyprowadzili kolejny cios. Szuszkiewicz ruszył z lewej strony boiska. Obrońcy Widzewa nic sobie z tego nie zrobili. Szuszkiewicz miał czas, by się rozejrzeć, obsłużyć podaniem Patryka Muchę, a ten trafia na 3-1. Wracają do Widzewa demony z poprzednich tygodni, a w 41 minucie Dominik Radziemski urwał się pięczkowi, dziubnął piłkę ponad wychodzącym z bramki Pawłowskim i mieliśmy w Polkowicach 4-1. Katastrofalny wynik z perspektywy Widzewa, ale łodzianie postarali się powtórzyć w pewnym sensie historię z meczu z rezerwami Lecha i zdobyć gola do szatni. Najpierw w świetnej pozycji znalazł się Tanżyna, ale nie udało mu się pokonać Furtaka. W 3 minucie czasu doliczonego znów Widzew. Morzeń wysoko zawiesił piłkę, ta trafiła do Gutowskiego. Ten przytomnie wyłożył piłkę do Rafała Wolsztyńskiego, no i udało się przed zejściem do szatni zniwelować lekko tę stratę. Tak czy inaczej do przerwy 4-2 dla Górnika, a na drugą połowę goście wyszli z postanowieniem szybkiego zdobycia gola kontaktowego. 50 minuta, Oyama z autu do Gutowskiego, ten strącił piłkę za plecy do Wolsztyńskiego, nie upilnował napastnika Widzewa Opałacz i Wolsztyński skompletował hat-tricka, ale z całą pewnością taki hat-trick nie dałby zawodnikowi Widzewa radości, gdyby nie udało się zainkasować choćby punktu. Wciąż 4-3 dla gospodarzy, a to już końcówka meczu. W 86 minucie Marcel Gąsior uderzył sprzed pola karnego i tylko świetna interwencja Furtaka uratowała gospodarzy. Do końca jednak bardzo emocjonująco w Polkowicach. Jesteśmy już w czasie doliczonym, 6 jego minuta. Tanżyna przedłużył głową to wybicie, Wolsztyński sam na sam z bramkarzem, próba lobu, ale zbyt wysoko. Miał Wolsztyński piłkę na remis, zmarnował tę sytuację i 3 punkty ostatecznie zostały w Polkowicach. Wielkie emocje i kolejna wiosenna porażka Widzewa. 33 gole padły w 9 meczach 28 kolejki. Oczywiście tę statystykę mocno zawyżają wyniki z Częstochowy i Polkowic, ale sporo emocji było też w Siedlcach czy Wronkach. Zawiedli po raz kolejny faworyci, poza Górnikiem Łęczna, który okazał się lepszy od Bytowi. Tak to wygląda na ten moment w tabeli. Swojego dorobku nie powiększyły Widzew i GKS, a z wpadki tych drugich skorzystał Górnik Łęczna, który wskoczył na miejsce premiowane bezpośrednim awansem. 4. jest Resowia, 5. Olimpia, 6. zaś Bytowia. W dolnej połówce tabeli swój spadek przypieczętował Gryf Wejherowo. Coraz mniejsze nadzieje na utrzymanie Legionowi, natomiast 2 pozostałe miejsca okupują drużyny z Podkarpacia, Stal Stalowa Wola i Stal Rzeszów. Hat-tricka ustrzelili w tej kolejce Rumin i Wolsztyński. Dubletami popisali się Banaszak, Szymczak czy Paczuk, ale w czołówce strzelców nic się nie zmieniło. Nadal prowadzi Michał Bednarski przed Marcinem Robakiem i Wojciechem Fadeckim. A w 29 kolejce wszystkie mecze odbędą się w środę 1 lipca. Z kim zagra czołówka? Widzew zmierzy się z Elaną. Górnik Łęczna po kolejne zwycięstwo wybierze się do Stargardu. GKS Katowice natomiast zagra u siebie z pogromcami Widzewa, czyli Górnikiem Polkowice. Na kolejny magazyn zapraszamy już w czwartek, czyli dzień po rozegraniu spotkań 29 kolejki.
Zachęcamy również do sprawdzenia, co dzieje się w Fortuna pierwszej lidze. Aha, i nie zapomnijcie zasubskrybować kanał Łączy Nas Piłka TV i kliknąć w dzwonek, żeby nic, co związane z pierwszą czy drugą ligą, Was nie ominęło.